Środa, 22 czerwca, Urszula Rutkowska. Witam Państwa i zapraszam na horoskop dnia Telewizji Regionalnej. Raku. Dzień zapowiada się nerwowo i niespokojnie. Kontakt z pewnymi osobami może doprowadzić Cię do poważnych nieporozumień. To z kolei zburzy cały porządek dnia i Twoje plany. Trudno będzie naprawić wzajemne stosunki. Z pracy powstrzymaj się od ryzykownych decyzji. Zacznij uprawiać jogging. Lwie, aspekty nie są dziś korzystne. Pomimo to staraj się przezwyciężyć ich złe wpływy. Zrób wszystko, aby nie zepsuć tego dnia sobie i bliskim. Znajdź dobry pomysł na spędzenie wieczoru. Spróbuj na nowo obudzić swoje uczucia. Od Ciebie zależy, czy dzień będzie udany w pracy. Czerp siły z kosmosu. Panno, w całości przeznacz ten dzień na przemyślenia. Tym bardziej, że pojawią się komplikacje w kontaktach z otoczeniem. Dobrze Ci też zrobi wizyta u fryzjera lub kosmetyczki. Sprawy sercowe zejdą na dalszy plan. Nie myśl dziś o poważnych przedsięwzięciach. Przygotuj się na huśtawkę nastroju. Wago, dzisiaj należy się liczyć z utrudnieniami. Kłopoty, na które napotkasz, dotyczyć będą domowego budżetu. Warto więc ograniczyć wydatki. Dzięki temu uda Ci się wyjść z trudnej sytuacji. W miłości możesz zwyciężyć albo przegrać. Oszczędzanie niestety nie przyjdzie Ci łatwo, ale trochę musisz się postarać, bo czekają Cię problemy finansowe. Nie podjadaj między posiłkami. Skorpionie, przeznacz popołudnie na kontakty z bliskimi. Twoje dobre chęci na pewno zostaną docenione. Wzmocnią się też Twoje więzi z partnerem i wzrośnie Twój autorytet w oczach rodziny. Skoncentruj się na życiu uczuciowym. W pracy zaś unikaj popełniania błędów. Podejdź poważnie do odchudzania. Strzelcu, księżyc w Twoim znaku zapowiada nerwówkę i huśtawkę nastrojów. Kontakty z najbliższymi mogą być mocno napięte. Radzę nie ryzykować niepotrzebnych kłótni ani sprzeczek. Wykaż większą aktywność w sprawach sercowych. W pracy uważaj na słowa. Uwaga, grozi Ci niebezpieczeństwo wypadków, więc strzeż się i miej oczy dookoła głowy. Koziorożcu, dzień nie przyniesie Ci oczekiwanego spokoju ani wytchnienia. Przeciwnie, jeszcze bardziej zwiększy się Twoja nadpobudliwość. Zrezygnuj ze spraw wymagających wysiłku i podróży. Możliwe są perypetie miłosne. W pracy trzymaj się własnego planu. Mogą dokuczać Ci migreny. Wodniku, Wenus w znaku raka nie jest dziś dla Ciebie łaskawa.
Pokrzyżuje ci wiele planów, zwłaszcza związanych z zawieraniem nowych związków uczuciowych. Sprawy będą się komplikować. Kontakty z partnerem niestety ulegną pogorszeniu. Bądź bardziej tolerancyjny i uprzejmy w pracy. Pamiętaj, żeby zachować spokój w każdej sytuacji. Ryby, źle aspektowany Saturn sprawi, że praca nie będzie Was dziś cieszyć. Nie traćcie sił ani czasu na sprawy, które nie są ważne. Nie podejmujcie też żadnych istotnych czy ostatecznych decyzji. W miłości postępujcie tak, by niczego nie żałować. W pracy wszelkie prowokacje mogą być niebezpieczne. Możecie mieć problemy z krążeniem. Baranie, od rana odczujesz spadek formy psychicznej. Nerwy utrudnią ci codzienne obowiązki i związane z nimi działania. Bardzo możliwe są też trudności w relacjach partnerskich. Życie osobiste znacznie się skomplikuje. Nie zabieraj się za trudne sprawy zawodowe. Dopadnie cię depresja i zniechęcenie. Byku, dzień nie będzie taki, jak sobie wymarzyłeś. Ogranicz do niezbędnych wszelkie obowiązki i kontakty z otoczeniem. Nie wszyscy będą w stanie sprostać Twoim wymaganiom. W miłości nie marnuj czasu na niepotrzebne dyskusje. Trudno będzie o koncentrację w pracy. Prowadź bardziej unormowany tryb życia. Bliźnięta. Początek dnia niezbyt pomyślny. Od rana zacznie narastać ostry konflikt pomiędzy Wami a domownikami. Aspekty planet wpłyną niekorzystnie na Waszą sytuację osobistą. W miłości przemyślcie pewne sprawy. W pracy unikajcie sytuacji grożących komplikacjami. Pamiętajcie, że alkohol nie zaradzi Waszym problemom. Bliźniętami zakończyliśmy nasz program. Wszystkim dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku. Bądźcie z nami!